Trapioną przez kontuzję drużynę mistrza Polski ma wzmocnić dwóch nowych piłkarzy: Radosław Kałużny z Zagłębia Lubin i piłkarz Lecha Poznań Artur Michniarek. Ten drugi ma już jutro zawitać do Łodzi. Obydwaj nie zagrają oczywiście w dwumeczu przeciwko Udinese. Pierwszy mecz Widzewa z włoską drużyną rozpocznie się jutro o 18:30. Drużyna Udinese przyjechała do Łodzi dziś kilka minut po 13. O godzinie 18:30 Włosi przeprowadzili ostatni trening przed jutrzejszym meczem. Piłkarze Udinese, choć mówili o tym, że czeka ich trudne spotkanie, byli rozluźnieni i pewni sukcesu. Widzewiacy przeciwko Udinese wystąpią bez kontuzjowanych Michalczuka i Citki. Na pewno ci, co wejdą na boisko, będą walczyć przez 90 minut i obojętnie jaka kadra jest, czy jest 12, 13, dwa lata temu też mieliśmy 13, zrobiliśmy Mistrzostwo Polski i na pewno Włosi są do ogrania.